Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam osoby urodzone 14 lutego. W walentynki moi drodzy, jeżeli przyszliście na świat, to tutaj przepiękna data związana z miłością, w ogóle dzień będący takim symbolem miłości, uczuć, takiego oddania, wrażliwości, więc bardzo piękna data. No szkoda, że karta dla Was troszeczkę mniej optymistyczna, bo piątka buław, ale ja mam nadzieję, że Wy po prostu tą piąteczkę buław, tą niezbyt przyjemną energię będziecie potrafili obrócić jak gdyby na swoją korzyść i że bardzo szybko ją przepracujecie. Moi drodzy, piątka buław to jest taka karta, w której trzeba jak gdyby z czymś walczyć. Człowiek z czymś walczy. Albo ze sobą, z własnymi słabościami, albo z innymi, z otoczeniem, z jakimiś problemami, sytuacjami, które gdzieś tam nas spotykają. Może to być też takie mobilizowanie się do wspólnej walki przeciwko wspólnemu wrogowi, czy jakiejś sytuacji, która tutaj wymaga rozwiązania i współdziałania kilku jak gdyby osób. Ta karta zawsze mi się kojarzy też z takimi rzeczami, które gdzieś tam zawsze nas być może denerwowały, być może o tym nie mówiliśmy. No i z czasem nawarstwiło się tego tyle, że jak gdyby te ogniska zapalne tutaj non-stop gdzieś dają znać o sobie i tak jakby ugasimy jedno ognisko, za chwilę gdzieś z drugiej strony nam znowu wypłyną jakieś nieprzyjemne sytuacje, nieprzyjemne emocje związane z danym zdarzeniem, z daną sprawą czy z daną osobą, więc to jest taka sprawa, którą należałoby rozwiązać raz na zawsze. I to może być na przykład na gruncie zawodowym, jakaś rywalizacja, jakieś konflikty, jakieś po prostu niedogadywanie się. Może być po prostu taka konieczność dostosowywania się do zmiennych warunków pracy. Najczęściej dotyczy to takich zakładów, gdzie jest dużo stresu, gdzie właśnie jest dużo niepewności. Ludzie nie wiedzą, na czym stoją. To jest taka nieustanna szarpanina. Może też być tak, że po prostu bardzo ciężko pracujecie fizycznie i jesteście po prostu najogólniej mówiąc zmordowani po całym takim dniu. Więc też jest gdzieś tam taka szarpanina. No z jednej strony ta praca wyciska z Was wszystkie siły, a z drugiej strony no, zarabiać jakoś trzeba, prawda? Więc jeżeli czasami nie ma innej alternatywy, no to człowiek godzi się również na takie spartańskie warunki. Jeżeli chodzi o związki i ogólnie o relacje z ludźmi, tutaj mogą też istnieć jakieś punkty zapalne, na przykład jakieś kwestie, w których się nie zgadzacie, czy to z partnerem, czy to z rodziną, czy to z przyjaciółmi i raz na jakiś czas te kwestie znowu sobie wypływają na powierzchnię, znowu trzeba z tym walczyć, znowu jest kłótnia, znowu czyni się harmider w związku z tym i też należałoby, jeżeli są takie sprawy, wyjaśnić je raz na zawsze, po prostu ustalić wspólny front, bo to może być na przykład sprawa na tyle dokuczliwa, że tutaj powiedzmy związek nie jest w stanie normalnie funkcjonować, ponieważ te rzeczy są i jakby dwie osoby nie mogą tutaj doprowadzić w żaden sposób do kompromisu. Każdy ciągnie w swoją stronę i po prostu poruszanie tych kwestii, już samo to działa jak płachta na byka. Więc może tak być, ale być może te sprawy nie dotyczą aż takich bardzo, bardzo ważnych kwestii. Być może są to jakieś tam drobne niedogodności, być może da się to jakoś obgadać, da się tutaj zawrzeć jakiś pakt, jakiś kompromis, żeby na przykład ustalić wspólny front, że na przykład denerwuje mnie, kiedy robisz to czy tamto, poprosić tą drugą stronę, żeby na przykład takich działań nie wykonywała, które na Was jakoś negatywnie wpływają, bądź też na przykład, jeżeli to po Waszej stronie są tego typu działania, to być może Wy jesteście jakoś skłonni pójść na kompromis i nie robić czegoś, co po prostu będzie tutaj denerwowało partnera, będzie prowadziło do nieustannych tarć, do jakichś tam utarczek słownych i nie tylko, bo piątka buław jest to też karta taka bardzo trudna ze względu na to, że jest nośnikiem również agresji, czasami bardzo brutalnych zachowań, czasami jakichś takich sytuacji naprawdę niebezpiecznych. Może nawet i znamionować przemoc fizyczną, więc tutaj, jeżeli tkwicie w jakiejś takiej sytuacji, to jest to znak, że powinniście jak najszybciej się z tego po prostu uwolnić, wyzwolić, być może poprosić kogoś o pomoc, kogoś z zewnątrz, kto będzie tutaj w stanie Wam zapewnić bezpieczeństwo i opiekę. Bo jest to sytuacja, która nie może trwać w nieskończoność, ponieważ no, ten ogień prędzej czy później się rozprzestrzeni. A jeżeli się rozprzestrzeni, no to po prostu strawi wszystko, co napotka na swojej drodze. Więc no, tak jak mówię, nie jest to łatwa energia, ale mam nadzieję, że po prostu mając tę świadomość, uda Wam się ją jak najszybciej przepracować, wyjść z tego jak gdyby obronną ręką. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, no tutaj oczywiście musicie przede wszystkim nad odpornością Waszego organizmu popracować,
Czasami warto sprawdzić węzły chłonne, gdyż mogą być powiększone. Oczywiście wszelkiego rodzaju stany zapalne w organizmie, bo to są jednak buławy, więc mogą być takie właśnie gwałtowne dolegliwości związane ze stanami zapalnymi i to niemalże na obszarze całego organizmu. Więc tutaj warto, jeżeli coś się dzieje, oczywiście natychmiast to sprawdzać, natychmiast reagować, zadbać też troszeczkę o siebie, o swój spokój, ponieważ piątka buław może mówić o nadmiernym stresie, najogólniej mówiąc. Także nie wygląda to zbyt optymistycznie, aczkolwiek ja zawsze staram się szukać pozytywów i wierzę po prostu w to, że Wy już powoli, powoli właśnie z tej sytuacji wychodzicie. Być może właśnie ta wróżba była dla Was takim ostatnim impulsem, aby już uciec z takiej niekomfortowej sytuacji ku czemuś lepszemu. I tego Wam, moi drodzy, życzę. Poza tym składam Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszych urodzin. Dużo miłości, spełnienia w każdej dziedzinie Waszego życia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Wszystkich gorąco pozdrawiam. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów na kanale. Do zobaczenia i do usłyszenia, moi drodzy.